Halo, halo, kochani, dzień dobry. Druga połowa meczu Liski Olszyna kontra Łużyce Lubań. W tej chwili mamy 2-0 po pierwszej połowie. Naśka z asystą w jakże ważnym meczu dla dzisiejszego turnieju. Ci cztery drużyny, Sudety, Giełdanów, Pisarzowice, Łużyce i Liski, rywalizują o wygranie kolejnej edycji turnieju z ramienia OZN Jelenia Góra. Są to turnieje, kochani, cykliczne. Co dwa tygodnie inna miejscowość jest gospodarzem takiego turnieju. My, jak swój OZN, rozgrywamy, kochani, z Łukaszem. Od jakiegoś czasu jesteśmy tu z nami, z przydrużeniem Lisków. Gutek też miał tutaj swoje, kochani, mecze rozgrywane, miał swoje strzelane bramki, miał swój udział w tym, że drużyna z Lisków, kochani, dotarła do finału do Zgorzelca, do finału wojewódzkiego. Zresztą teraz będzie bardzo podobny przebieg, kochani. Myślę, że Liski tutaj mają bardzo dobry bilans, kilka turniej wygrali, cały czas są na miejscu, kiedy nie wygrywają, na miejscu drugim. Natomiast przygotowani już do meczyku, Nasia będzie pracować tu po naszej stronie lewej. Zaraz Wam pokażę na telefonie filmik. Czekaj, Dagusiu. Zaraz Wam pokażę. Słuchajcie, jest zainteresowanie, chcą zobaczyć, jak Kudełek robi 242 kapki, także zaraz podamy filmik tutaj trenerowi. Natomiast, kochani, przed nami świetne 8 minut. 8 minut na miarę zwycięstwa w tym turnieju. Słuchajcie, na razie Liski biorą udany rewanż za ostatni OZPN. Wtedy przegraliśmy z Łużycami. Zdaje się, poprzedni też przegraliśmy, ale w ogólnym bilansie chyba więcej zwycięstw po stronie Lisków w tym sezonie. Z takich informacji, z wiedzy, jaką posiadam. Natomiast my nie byliśmy na wszystkich OZPN-ach, zwłaszcza na jesieni, kochani, nie udało nam się zagrać tutaj wszystkich meczy. Patrzcie, brawo, 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 świetnie. No, zobaczcie. Trener poustawiał teraz inaczej szyki, zobaczcie. Pięknie przerywamy tą akcję, bo to mogło się kończyć strzałem, a strzał, kochani, no zobaczcie, nasz bramkarz jest troszeczkę wyższy od Kudełka, może jego wzrostu. I mimo wszystko patrzcie, jak pięknie sobie poradził. Natomiast no niestety sparował piłkę pod nogi napastnikowi czy obrońcy, bo widzę, że to chłopak chyba z tyłu, z defensywy tego gola nam strzela. Także mamy 2-1 w meczu. Także wracamy, uwaga, wracamy na środek, rozpoczynamy grę. Patrzcie, świetnie, brawo! No, mamy, kochani, będzie strzał, kochani. Brawo, Milenko, ale to jest as defensywy, naprawdę, ja nie mogę się nadziwić, nie mogę się nachwalić, kochani, ale zobaczcie, defensorzy, uczcie się, patrzcie, bramka na 2-2, tak jak mówiliśmy, dziecięca piłka nożna, kochani, tak, dziecięca piłka nożna i 2-2 to nie jest jeszcze, no tak, wracaj do drużyny szybko, wracaj tam szybciutko. Słuchajcie, no Kudełek minut nie nałapie w tym meczu. Dlaczego, oczywiście wiecie, bo to nie jego rocznik. Tutaj jest 3 lata różnicy pomiędzy nim a resztą kolegów, koleżanek. Także w tej chwili, kochani, patrzcie. Mamy w tej chwili 2-2. Meczyk wrócił, kochani, do początków. Natomiast no, piłka jak bumerang wraca. Natomiast na szczęście dla nas bez konsekwencji, czyli bez golu, bez straty gola. Natomiast w meczu nie przypomnę sobie remisów. To chyba w tych konfrontacjach jeszcze nie było, także zaraz zobaczymy. Wtedy myślę chyba o zwycięstwie decydowałyby bramki. Natomiast jak to wygląda tutaj w dzisiejszym turnieju z bramkami, ciężko mi powiedzieć. Natomiast zobaczcie. Brawo, Nasiu, do końca! I uciekaj po linii, uciekaj! Patrzę, kochani, Nasia z takimi mocnymi zrywami gra dzisiaj w tych zawodach. Raz zrywa mocniej, raz troszkę słabiej, kochani, wynika. Dawaj, Nasia, do pomocy, świetnie! Brawo! Druga! Patrz, druga! Druga! Ach!
Kochani, myślę, że dwójka osób 11 i 22 mogło wykańczać, natomiast za dużo komunikatów było podaj, było strzelaj, kochani, natomiast no, mieliśmy tutaj sytuację, która mogła znowu wyprowadzić nas na prowadzenie. Natomiast trzeba decyzję uszanować, kochani, taka została podjęta. Natomiast patrzcie, teraz mamy, kochani, kontrę, oby bez konsekwencji, dlatego że tak naprawdę, kochani, to my kontrowaliśmy w tej akcji boczna siatka na szczęście. Znaczy Nadia i kolega stali tylko dołożyć nóżkę, natomiast mimo wszystko piękna akcja i świetny rajd kolegi po stronie prawej. Natomiast, kochani, musicie wiedzieć, widzowie, jak się przeglądacie, czasami dopisujecie tam jakieś komentarze, ale sępił, ale tamto, siamto, kochani, piłka nożna, zwłaszcza ta w dziecięcym wydaniu, kochani, ma głównie polegać na tym, że oni mają się indywidualnie rozwijać, natomiast, no, zobaczcie, z 2-0 tracimy mecz na 3-2, chłopcy z Lubania bardzo się cieszą, natomiast tak naprawdę, no, przed sekundką to nie mogliśmy 3-2 prowadzić, mieliśmy 3-1 sytuację, wybraliśmy jakby indywidualne rozwiązanie, kochani, natomiast Naśka schodzi do boku, zobaczcie, czy uda się to jeszcze, kochani, wyciągnąć ekipie Lisków. Tak. Uwaga. Może być to już trudne, kochani. Natomiast już troszkę i morale siadło, być może zapewnie się poczuli przy 2-0. Natomiast jak widzicie, kochani, gra się do końca, do ostatniego gwizdka i szkoda troszeczkę, kochani, mówię, że no, że tak troszkę. Przepraszam panią najmocniej, zasłaniamy mamci, natomiast, kochani, tak naprawdę, no, chciałbym wam w miarę czysty zapis z tych zawodów dać. No, dwie minuty do końca, kochani, dwie minuty szans na remis, natomiast ja nie wiem, kto strzelał więcej bramek, także natomiast, no, na razie nie zastanawiamy się nad tym, dlatego że w tym momencie to Łużyce Lubań zwycięzcami w tym dzisiejszym turnieju, natomiast nie wiem, mówię, dokładnych statystyk, natomiast jak wiecie, tego OZPN-u, tych turniejów odbywało się sporo cyklicznie. Wiele miejscowości tutaj było gospodarzami i wiem, że w początkowej fazie, kochani, rozgrywek to Liski częściej faworyzowały, częściej wygrywały turnieje, natomiast od dwóch turniei na pewno, zobaczcie, ach, też indywidualne rozwiązanie poszło i szkoda troszkę, bo w momencie, kiedy, mówię, pograliśmy jako drużyna, była szansa też pograć z drużyną Łużyc. Łużyce grają bardzo zespołowo. To bardzo drużyna, bardzo drużynowe granie, o tak powiem. I no, jakby myślę, że to zadecydowało chyba głównie o sukcesie, przynajmniej na ten moment, ekipy w strojach zielonych. Oni się szukają, zobaczcie. Teraz kolega też szuka dośrodkowania, patrzcie. Ma rzut rożny. Jakby no, taką chyba mocniej grę zespołową w tym spotkaniu zaprezentowały Łużyce. W początkowej fazie zawodów jakby była to również cecha nasza. Zobacz, 4-2, także to już jest na pewno przegrany, kochany meczyk. Kudełek idzie, kochani, zabawić się już teraz, czyli mamy chyba już taki sygnał, troszeczkę przekaz, że to już jest po... No, to już jest, kochani, myślę, rozstrzygnięty pojedynek, także gratulacje dla Łużyc. Kudełek, kochani, wskoczy na chwileczkę. Trener tylko budki mu chyba zawiąże. Wejdzie tu z 2-3 rajdy z rogi i będzie się nam kończył. To zakończenie, tak? Mamy w tej chwili, patrzcie, jeszcze. Ach, i znowu, kochani, szkoda, nie poszukaliśmy się. 3-1 mieliśmy w tej akcji. Natomiast, no, ja szanuję mocno tę decyzję i wy też szanujcie. Pamiętajcie, że zawodnik ma ułamek sekundy na podjęcie decyzji, szczególnie w tych początkowych fragmentach rozwoju piłkarskiego. Gra się indywidualnie. To na tym polega, kochani. No, mocno, zdecydowanie, jakby powietrze z nas zeszło. Także w tej chwili, kochani, Łużyce pokazały
fajny zespołowy futbol, także myślę, że zasłużenie kochani w tym spotkaniu wygrywają. Natomiast gramy. No tak, symboliczne, mieliśmy wybicie ze środka kudełka. Łużyce kochani w trzeci turniej z rzędu triumfują tutaj w OZP-nie. Także szacunek i chwała dla Was za to, że umieliście podnieść się z wyniku, przypominam, 0-2. Także gratulujemy serdecznie jednym i drugim, oczywiście naszym Liskom też kochani, dlatego że troszkę za pewnie po pierwszej połowie się poczuliśmy. Troszkę za... Zobacz, próbuję tu popatrzeć i teraz jak ruszam taśmą, widzisz, to się coś tam czasami nam się pojawia. Natomiast słuchajcie, no myślę, że będzie krótka dekoracja, także ja na ten moment dekoracji wrócę. Nasiu, no piękna asysta, troszkę chyba za szybko uwierzyliśmy, tak? Nic się nie stało, główka do góry. No, Nasia po swojemu, kochani, odreagowuje porażki. Nie lubi przegrywać, ale sporo dzieci nie lubi. Tak to działa, kochani. Natomiast fajny zespołowy futbol pokazały Łużyce. Gratulacje oczywiście dla naszych Lisków również. Także do zobaczenia. Serdecznie podziękować wszystkim zawodnikom tutaj za wspaniałe zawody, fair play oraz za naprawdę wysoki poziom. Te cztery drużyny, które przyjechały do nas z okręgu jeleniogórskiego. Brawa, zaczniemy tutaj od Łużyc Lubań. Brawa dla Łużyc. Brawa dla drużyny Sudety Giewuntów. Brawa dla drużyny Liski Olszyna. Oraz drużyny SZS i Sarzowice. Brawo! Brawa dla Was. Naprawdę fascynujące mecze. Mamy jeszcze jako organizatorzy kilka niespodzianek. Tutaj zaczniemy może od... Tutaj mamy dla Was tutaj nagrody za najlepszego strzelca, zawodnika oraz bramkarza. Najlepszy strzelec. Tutaj nie musieliśmy wybierać, bo sam się wybrał. Jest to Damian z drużyny Łużyc. Brawo! Odwróć się w tą stronę. Łukaszek, czekaj. Tutaj jeszcze poza tym mamy, bo dla wszystkich tak naprawdę wszyscy jesteście zwycięzcami, no ale przysłali nam trzy puchary do cieszenia. I tutaj zaczniemy od najbliższego pucharu dla drużyny LZS Pisarzowice. W Lubaniu do 18:00 przynajmniej. Później ten ciąg.
Zaczynamy grać. Dziękuję jeszcze raz. Dzięki, świetne, jak słyszycie, ostatni turniej OZN-u. Ostatni turniej OZN-u, kochani, w Lubaniu, także będziemy tam z kamerą. Do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam serdecznie z Olszyny, do zobaczenia, pa.